zdaję sobie sprawę, że możemy być trochę zmęczeni tym jednym tematem, kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jest to temat, tak jak mówię, jeden z trzech wiodących w tym liście do Hebrajczyków, ale też jest to temat, który podejmuje autor tego listu w sposób wszechstronny, ale także dlatego tak bardzo w sposób, nazwijmy, rozwlekły ten temat traktuje, ponieważ jest to temat, powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, bardzo drażliwy. Musimy sobie uświadomić, w jakich to okolicznościach ten temat kapłaństwa Jezusa Chrystusa jest podjęty przez tego autora. Po pierwsze, kapłaństwo w Izraelu jest dość mocno skompromitowane. Jest czas taki, w którym to arcykapłan jest równocześnie reprezentantem całego narodu, czyli łączy w sobie funkcję sakralną, ale także funkcję administracyjną. Jest to czas, w którym trwają rozgrywki pomiędzy rodami kapłańskimi i tworzy się osobna grupa jakby arcykapłanów czy rodów arcykapłańskich. Dochodzi do takich bardzo przykrych rzeczy, że wspomnę tylko o czymś takim, że żeby wyeliminować swojego konkurenta, jeden z kandydatów po prostu obgryzł uszy drugiemu i w ten sposób go zdyskwalifikował i w ten sposób nie mógł już pełnić funkcji arcykapłana. W czasie powstania, w wieku którego zburzono w 70 roku świątynię, tak bardzo była kiepska, byśmy powiedzieli, ta grupa osób, które by mogli być arcykapłanami, że powstańcy właściwie wybrali dla kpiny, oni jakby decydowali o życiu religijnym i tym rozgorzałym, tym życiu powstańczym w Jerozolimie i okolicy, że wybrano kogoś takiego, kto był no nie do końca świadomym, z czym wiąże się w ogóle funkcja arcykapłana. Trzeba go było pouczać, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, jak należy wykonywać ten urząd. Z drugiej strony, patrząc, ten tytuł grecki hiereus, czy arcykapłan archiereus, jest tak bardzo wyraźnie skompromitowany, że kiedy otwieramy Nowy Testament i patrzymy na to, jakimi tytułami obdarza się apostołów wybranych przez Jezusa, którzy przecież od wieczernika są kapłanami, ponieważ powtarzają słowa i gesty Jezusa z ostatniej wieczerzy, to jednak w Nowym Testamencie żaden z apostołów nie otrzymuje nawet cienia takiego odniesienia do funkcji kapłańskich. Prawdopodobnie gdzieś około IV wieku po Chrystusie dopiero po raz pierwszy do ludzi pełniących funkcje kapłańskie, czyli prezbiterów, czyli biskupów, dopiero wtedy zaczyna się ten tytuł kapłan odnosić. Przedtem są pasterzami, są apostołami, są nauczycielami, ale żeby odciąć się także od tego kapłaństwa starotestamentowego, jedyny, który w całym Nowym Testamencie ma ten tytuł kapłan i arcykapłan, to jest Jezus Chrystus i tylko i wyłącznie w liście do Hebrajczyków. Zobaczmy, jak lawiruje, możemy tak powiedzieć, autor listu w tym odnoszeniu tego tytułu kapłan do Jezusa Chrystusa. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. Cały czas w tle powinniśmy mieć w pamięci właśnie to, jakie jest skojarzenie wśród Żydów, odnośnie także tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, jakie jest skojarzenie z funkcją czy z tytułem kapłan czy arcykapłan. Jezus musi być pokazany jako ten, który jest absolutnie inny. I jest rzeczywiście inny, bo on sam za siebie nie złożył ani jednej ofiary, a na pewno nie tą jedyną, którą złożył. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem Syna Doskonałego na wieki. Autor listu do Hebrajczyków napisał dość długi tekst. Cały tekst należy do jednej z najdłuższych ksiąg. Zastosował różnego rodzaju środki, będziemy powiedzieli, stylistyczne, żeby zaznaczyć, że są jakieś momenty ważne. Zastosował środki właściwe dla języka mówionego, dla oralnego sposobu wypowiadania się, czy zapisu myśli też. I oto spotykamy też w dzisiejszym czytaniu, sedno zaś wywodów stanowi prawda. Tak można zaznaczyć. Zamiast wytłuszczenia, czy zamiast dania nagłówka, w taki sposób w starożytności, której nie było podziału na rozdziały, nie było wytłuszczeń, w taki sposób zaznacza, sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Ten przybytek to oczywiście świątynia, która ma miejsce święte i miejsce najświętsze. Nie ma to nic wspólnego z tą świątynią, która została zburzona w 70 roku i w której to świątyni do 70 roku były wciąż składane ofiary. Po to poznajemy myśl autora natchnionego listu do Hebrajczyków, żebyśmy z wdzięcznością i z czcią odnosili się do Chrystusa, który zasługuje na ten tytuł kapłana jedynego, wyjątkowego, który absolutnie jest inny od tych, którzy pełnili funkcje kapłańskie w świątyni jerozolimskiej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.